Gazety Wyborczej, że Wrocław będzie miał na koniec roku dziurę budżetową przynajmniej w wysokości 150 milionów złotych. Ja myślę, że dla klubu PO nie jest to żadne zaskoczenie. No nie jest to na zaskoczenie, dlatego że przestrzegaliśmy, że coś takiego nas czeka. Jest to już kolejne sprawozdanie z budżetu, tym razem sprawozdanie na półrocze, które obrazuje... Jest szefową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Myślę, że w łonie klubu zastanawialiście się, co miasto powinno... Szefem ob szefów. Barbara Zdrojewska, pytamy się, kim jest Barbara Zdrojewska, żoną, córką, matką, siostrą, kim? Kuzynką Bogdana Zdrojewskiego. To już po prostu jedzie. Tutaj się nic nie podpisała mianowicie 21 maja 2015 roku. Wystąpienie województwa dolnośląskiego ze zgromadzenia regionów, w związku z czym nie otrzymujemy funduszy unijnych. Ani można się z internetu wprost dowiedzieć, dlaczego coś, co zostało podpisane kilka lat temu, w tej chwili już jest... To jest tylko sprawozdanie z budżetu, nie głosuje się, też nie ma czegoś takiego jak Barbara Zdrojewska, jak opinie komisji wszystkich, także odbywa się tylko dyskusja. No oczywiście przedstawimy kolejne. Oczywiście korzystamy tu z portalu Wrocław PO, jest jednakowo krytyczne dla żeby państwu pokazać. No dobrze. Z kim i z czym mamy na Dolnym Śląsku do czynienia? Czwarta kadencja we Wrocławiu. Prezydent Dudkiewicz, też Żyd. Znaczy ja może powiem, zobrazuję pokrótce, w jakiej my jesteśmy sytuacji. Ale kim jest, jeśli chodzi o zadłużenie, to tak promowany przedstawionym w czerwcu Żyd Kukiz. Jesteśmy na pierwszym miejscu w kraju pod względem długu. Na razie niech się Barbara Zdrojewska zatrzyma na chwilę. Przedstawimy państwu hipotezę, moim zdaniem prawidłową. Wykopie.pl. Kim jest Kukiz? Muzyk. Paweł Kukiz chce być radnym Sejmiku Dolnośląskiego. Dziś zapowiedział, że w zbliżających się wyborach samorządowych, czyli chodzi o te wybory, które odbyły się 16 listopada 2014 roku, wybory urnowe, samorządowe tak zwane, wystartuje z ostatniego miejsca w okręgu wrocławskim. Problem w tym, że nie jest mieszkańcem Dolnego Śląska, a to warunek, by startować w wyborach. Czy Paweł Kukiz to legalny kandydat? Czy to jest legalne, proszę państwa, zameldować się kilkadziesiąt dni przed startem w wyborach samorządowych na terenie Dolnego Śląska i wygrać tym podstępem mandat radnego? Czy Paweł Kukiz był na jakimkolwiek na tej sesji, która tutaj, moglibyśmy się go spytać, co ma do powiedzenia w sprawie uchwały numer 217/15? Przypomnijmy, w sprawie wystąpienia województwa dolnośląskiego ze Zgromadzenia Regionów Europy, AER, na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1997 roku o samorządzie wojewódzkim i artykułu 4 z ustawy dnia 15 września 2000 o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych. Przystąpienia, a nie wystąpienia, a więc tutaj Sejmik Województwa Dolnośląskiego 21 maja 2015 roku podjął uchwałę, że występuje jeden, Województwo Dolnośląskie występuje ze Zgromadzenia Regionów Europy AER. Dwa,
Wykonanie uchwały powierza się zarządowi województwa dolnośląskiego i 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 21 maja 2015 roku, czyli już 2 tygodnie obowiązuje. I co ma do powiedzenia koczownik Cookies, który zajmuje się czym w tej chwili? Prowadzi Polskę kolejny raz na Syjon, proszę Państwa. Po prostu Żydzi nic innego nie umieją. Umieją tylko Polakom mącić w głowach i prowadzą Polskę na Syjon. Dlatego nie chcemy więcej Żydów na polskich urzędach. Trzeba się zastanawiać, dlaczego my jesteśmy w takiej sytuacji, jak to wygląda w innych miastach. Jest kryzys, to trzeba powiedzieć. Bla, 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 bla. Na to, na finanse. Na ilu sesjach? Samorządy się w tej chwili zadłużają. Ważne jest to. Oczywiście, dla pani Barbary wszystko jest jasne, dla nas nie. Dlaczego wszystkie samorządy się zadłużają? Ile tych sesji było? Sejmik Dolnośląski. I pytamy się terminy sesji. Pytamy się Pawła Kukiza, proszę Państwa, czy był na sesji 29 grudnia 2014 roku o godzinie 14. Czy był na sesji 16 stycznia 2015 roku o godzinie 11. I później na drugiej części o godzinie 18. Czy Paweł Kukiz był 3 lutego 2015 roku o godzinie 16 na sesji? Lub czy był 26 lutego 2015 roku o godzinie 10 na sesji 7? Na 8 sesji 26 marca 2015 roku o godzinie 11? A może był na 9 sesji 30 kwietnia 2015 roku o godzinie 12, a może wreszcie na tej 10 sesji 21 maja 2015 roku o godzinie 12 i czy będzie na 11 sesji 25 czerwca, dzisiaj mamy 3 czerwca 2015 roku, czyli za 22 dni, o godzinie nie wiadomo jakiej, że to nie wiadomo kto ustala te godziny. 16 lipca będzie następna sesja 2015 roku, 17 września 2015 roku, ale pytamy się, jak Paweł Kukiz jako radny Sejmiku Dolnośląskiego tutaj na tę sesję przychodzi i jak on tutaj, bo pieniądze pobiera przecież, i jak on tutaj działa i co on tutaj w tym sejmiku dolnośląskim robi. I jeszcze Państwu w tym kontekście chciałam zwrócić uwagę na niebezpieczną fundację rządową, niemiecką rządową, Friedrich Ebert Stiftung, która tu na przykład chwali się Kuroniem, którego my się bardzo wstydzimy, bo to był wielki żydowski oszust. Zapraszamy dziennikarzy, którzy tak chętnie pracują dla różnych portali i zależnych, i niezależnych, i współleżnych, i tak dalej. A żeby spytali się koczownika Kukiz, czy będzie na następnej sesji Sejmiku Dolnego Śląska, skoro został obrany, wybrany radnym według Państwowej Komisji Wyborczej 16 listopada 2014 roku, przypomnę, a potem Państwowa Komisja Wyborcza całkowicie podała się do dymisji. Teraz mamy nową Państwową Komisję Wyborczą, która, przypomnijmy wyniki, jakie podała tutaj. Witam szanownych rodaków, jest 29 maja we Wrocławiu. 2015 roku jesteśmy pod lokalem wyborczym. PiS. Obwodowa Komisja Wyborcza poniósł sromotną porażkę.
Co do tych wyników, liczba wyborców uprawnionych do głosowania, to jest mnóstwo wątpliwości. 184. Komisja otrzymała kartę głosowania. Zapraszam. 1900. Nie chcę już tu teraz Państwu tego pokazywać. Zapraszam na Neon24. Zapoznawanie się z różnymi artykułami, które tu umieściłam, już 14 postów. 1195. Do następnego nagrania. Przez pełnomocnik.